Cienie przyszłości. Dzisiaj odpowiem na pytanie, skąd się wzięła spowiedź na ucho. Ostatnim razem Szymon nagrywał sam odcinek, nagrywał go w plenerze, dlatego dzisiaj powiedzmy ja zdecydowałem w plenerze i w ruchu, dlatego ja dzisiaj zdecydowałem, że nagram w zamkniętym wnętrzu po pierwsze, a po drugie bez ruchu, tak żeby było urozmaicenie. Skąd się wzięła spowiedź na ucho? Jako że to jest pytanie, które się pojawiło na stronie Cieni Przyszłości i zgodnie z przyjętą przez nas formułą, chciałbym, aby ta odpowiedź była dość taka zwarta, dość krótka, żebyśmy się nie rozwlekali. Powiemy sobie, skąd wzięła się spowiedź, co za nią przemawia, powiedzmy, no i oczywiście, co o tym wszystkim mówi Pismo Święte, bo ono jest tutaj najważniejsze i jest wykładnią. No więc spowiedź indywidualna, czyli tak zwana spowiedź na ucho, a ściśle, fachowo rzecz biorąc, nazywana sakramentem pokuty, czasem sakramentem pokuty i pojednania. Jest to generalnie wyznawanie swoich grzechów, otrzymywanie tak zwanej pokuty za nie, czyli konieczność poniesienia jakiejś kary za popełnione grzechy, no i przede wszystkim rachunek sumienia i zobowiązanie się do tego, że więcej tych grzechów się popełniać nie będzie. Spowiedź jako taka, myślę, że weszła trójfalowo. Ma swoje jakby trzy źródła wedle doktryny Kościoła katolickiego. Pierwsze to jest oczywiście wykorzystanie przez Kościół tekstów Pisma Świętego, nie do końca ściśle rozumianych. Pierwszym tekstem rzekomo na poparcie instytucji spowiedzi, instytucji sakramentu pokuty jest tekst, słynny tekst Ewangelii Jana z 20 rozdziału. I w Ewangelii Jana w 20 rozdziale czytamy w 23 wierszu tak, bo może przeczytam parę wierszy więcej. Przeczytam od 19 wiersza. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. I teraz 23 wiersz. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. I na tej podstawie, obok drugiego tekstu, który zaraz przytoczę, na tej podstawie Kościół katolicki buduje twierdzenie o ważności, o konieczności tak zwanej spowiedzi indywidualnej. Buduje twierdzenie o tym, że od tej pory człowiek, w ich mniemaniu nie byle kto, bo kapłan, ale mimo wszystko człowiek ma przywilej, ma możliwość wysłuchiwania i odpuszczania grzechów drugiemu człowiekowi. Zanim skomentuję coś więcej ten tekst, przeczytam drugi tekst, na którym bazuje Kościół w swoim nauczaniu ważności spowiedzi usznej, spowiedzi indywidualnej. Jest to tekst z drugiego listu do Koryntian i 5 rozdziału. Wiecie, ten tekst akurat, kiedy go przeczytamy, to sami zobaczycie, że tak naprawdę jest przeciw spowiedzi indywidualnej, przeciw pośrednictwu kogokolwiek oprócz Jezusa Chrystusa. No ale przeczytajmy, co jest napisane. 2 Koryntian 5, 18 do 20. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. I właśnie, ten wiersz 20 tutaj jest kluczowy. Kościół naucza, że skoro tutaj jest powiedziane, Paweł mówi, że skoro w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, to tak jakby teraz już nie Chrystus był tym, który naucza, tylko zamiast Jego, w Jego zastępstwie, w Jego miejsce teraz są, powiedzmy, ustanowieni kapłani święci, no, Kościoła, prawda, którzy w miejsce Chrystusa spełniają Jego służbę. A nawet, żeby tak zrozumieć, to czytamy
miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Tu nie jest powiedziane, przyjdźcie do nas jako ludzi, my wam przebaczymy grzechy. Nie, tylko jest powiedziane, Paweł mówi, pojednajcie się z Bogiem. Czyli to jest wezwanie do czegoś troszkę chyba innego, do tego, żeby z Bogiem się jednać, a niekoniecznie do tego, żeby robić to za pośrednictwem kapłana katolickiego. Pod koniec podam parę tekstów jeszcze z Pisma Świętego, żeby bardziej to uzasadnić. Ale tak jak mówię, to jest tekst poboczny. Głównym tekstem jest ten tekst Ewangelii Jana. Wróćmy do niego. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 23 wiersz. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. I teraz. Kościół buduje na tym zdanie, że teraz, od tej pory, nie wszyscy, tylko sukcesorzy apostolscy, czyli papieże de facto, no ale Kościół to też rozszerza ogólnie na kapłanów swoich, mają moc odpuszczania grzechów. Dlaczego? Bo Jezus ukazuje się uczniom, prawda? Mówi im, że zmartwychwstał, pokój im i że On ich posyła. I daje im swojego Ducha Świętego, jakby tych ludzi wyróżnia przez to, że im daje swojego Ducha, daje im dar Ducha Świętego i dzięki temu oni mają moc nawet odpuszczać grzechy. Pamiętamy apostoła Piotra, pamiętamy nieraz apostoła Pawła, którzy leczyli, którzy w imieniu, ale nigdy nie w swoim, tylko zawsze w imieniu Jezusa Chrystusa leczyli wiele przypadków chorób, niedomagań, prawda? No, nie chcę tutaj, nie będę przytaczał, bo nie mam za dużo czasu, ale możemy sobie poszukać, jak Paweł uzdawiał, Piotr uzdawiał, prawda? Był chory na nogi, który nie mógł chodzić, prawda? I został przez Piotra uzdrowiony i potem skakał jak jeleń i poszedł zaraz do synagogi, żeby wielbić Boga. Ale nie o to tu chodzi. Kościół katolicki wyprowadza, dochodzimy tutaj do kolejnej kwestii spornej, w sumie może na kolejny odcinek materiał. Kościół katolicki mówi, że nie tylko katolicki, bo też inne, że głównie nieprotestanckie, że apostołowie są tymi, właściwie apostoł Piotr, jest tym, który, prawda, jest opoką, na której Kościół jest zbudowany. I że mówi się dzisiaj na Watykan, stolica Piotrowa czasem, prawda, że od Piotra bierze swój początek, od Chrystusa poprzez Piotra bierze swój początek Kościół powszechny, Kościół katolicki, poprzez poszczególnych papieży. Jest to bazowane na tekście, który mówi następujące słowa. Pozwólcie, ja sobie tutaj sprawdzę, gdzie to jest dokładnie napisane, żeby nie bazować na tym, że gdzieś jest napisane, a nie za bardzo wiem gdzie, tylko żeby wam powiedzieć dokładnie, gdzie jest fragment zapisany. Już mówię. Tak. Chodzi mi o fragment, gdzie Chrystus mówi do Piotra, ty jesteś Piotr, a na tej opoce zbuduję swój kościół, prawda? To jest chociażby Ewangelia Mateusza, 16 rozdział i 18 wiersz. Ewangelia Mateusza 16:18 i tam czytamy takie słowa. Ciekawe jest tłumaczenie Biblii Tysiąclecia. Bardzo jest ciekawe, naprawdę. Bo czytamy tam takie słowa. Ja czytam z Biblii Warszawskiej. 16:18. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. No i pierwszy rzut oka, pierwsza myśl to jest taka, że Piotr jest skałą, jest opoką, na której Kościół ma być zbudowany, czyli jakby Chrystus przekazuje mu swoją władzę, potem Piotr przekazuje kolejnym papieżom i tak dalej, aż do dzisiaj, dzięki czemu Kościół katolicki ma supremację. Błąd. Biblia Tysiąclecia nawet mówi, otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr w nawiasie, czyli skała.
i potem i na tej skale zbuduję kościół mój. Ale gdybyśmy spojrzeli do oryginału, tam mamy słowo kago de soi lego chotisy ei petros, czyli Piotr. Petros, czyli tłumaczy się to słowo na jako kamyk, jako mały kamień. Kamyk jakiś po prostu. Kaj epitaute te Petra oikodomeso mu ten eklesjan. Potem czytamy, że epitaute te Petra, czyli na Petrze, czyli skale, nie na Petrosie, czyli na kamyczku, którym był Piotr, bo imię Piotr się tłumaczy, powtórzę jeszcze raz, tłumaczy się jako kamyk, mały kamień, tylko na skale, na wielkiej skale, której Petros jest tylko maleńkim ułamkiem. Na wielkiej skale będzie zbudowany Kościół Boży. Kto jest tą skałą? No Chrystus, Jezus Chrystus. Kościół Jego jest nazwany Kościołem Chrystusowym. Dlatego całe założenie to, że papież jest następcą Piotra, że jest zastępcą Chrystusa, jest błędne na podstawie chociażby tego jednego tekstu i tego, co jest w oryginale. A co za tym idzie, błędne jest też myślenie i twierdzenie o spowiedzi usznej, że od tej pory, skoro apostołowie mieli prawo odpuszczać grzechy, to papieże mają prawo odpuszczać grzechy i Kościół sobie też to rozszerzył, że kapłani kościelni również mają prawo odpuszczać grzechy. No jest to błąd. Myślę, że to na podstawie tego tekstu wykazałem, ale to byłby nie aż tak mocny dowód, jeżeli bym się oparł tylko i wyłącznie na tym. Na początku wspomniałem o tych trzech, powiedzmy, źródłach, na podstawie jakich weszła w życie ta spowiedź uszna. To jest tekst Pisma Świętego, rzekomo popierający spowiedź. Myślę, obaliliśmy. Druga sprawa to jest taka, że po prostu władza kościelna, autorytet kościelny wprowadził taki obrządek. Na początku to trochę inaczej wyglądało. Na początku były spowiedzi zbiorowe i tak dalej. Tam różnie to wyglądało. Odsyłam chociażby do Wikipedii. Tam jest dość ciekawie opisane, a teraz tutaj nie ma za dużo czasu, żeby to wszystko czytać, żeby to wszystko przytaczać. W każdym razie Kościół, począwszy od VI mniej więcej wieku, a najpełniej w czasie Soboru Laterańskiego IV w 1215 roku wprowadził spowiedź uszną, tak zwaną, w takiej formie, w jakiej teraz ją znamy, między innymi z przymusem, z wymogiem, bardziej z wymogiem, dokonywania jej raz, przynajmniej raz w roku. Trzeci powód, i to Kościół oficjalnie się nie przyzna do tego, ale to jest tak zwana tajemnica Poliszynela, że dzięki spowiedzi Kościół był, teraz to już mniej ma znaczenie, ale w wiekach średnich był doskonale zorientowany w życiu społeczeństwa. Doskonale, lepiej niż ktokolwiek. Dlaczego? No z prostego względu. Ludzie przychodzili i mówili to, co prawda robią złego. Przypuśćmy, ktoś do ciebie przychodzi, powiedzmy ktoś możny, wpływowy, bogaty i mówi ci, że no, spotkał się z kobietą lekkich obyczajów parę razy, wtedy, a wtedy podaje ci wszystkie fakty, wyznaje ci to, co zrobił. No i co ty teraz ty możesz zrobić? Jeżeli chcesz się łatwo wzbogacić, to go zaszantażujesz, że ujawnisz to, jeżeli on ci nie będzie płacił, prawda? Na bardzo podobnej zasadzie działała spowiedź kiedyś w wiekach średnich, mimo że potem wprowadzono tajemnicę spowiedzi, czyli zakaz ujawniania informacji uzyskanych w czasie spowiedzi usznej, ale teraz jest przestrzegany ten zakaz i to nawet prawnie jest przestrzegany. Chcę wam powiedzieć, że tajemnica lekarska ma mniejszą wagę prawnie nawet niż tajemnica spowiedzi. To jest absurd. Żyjemy w państwie świeckim teoretycznie. Tak, na marginesie. W każdym razie, o czym mówiliśmy? Aha, o tym, że Kościół naprawdę był doskonale zorientowany dzięki temu w tym, co w trawie piszczało w ówczesnym czasie. Co, kto robił, co lubił, czym się zajmował. Ze spowiedzią nieodłącznie związany jest handel odpustami, prawda? Że można było sobie zawczasu kupić odpusty, nawet na grzechy przyszłe. Czyli powiedzmy, ja teraz bym sobie kupił odpust, no i dzięki temu sobie mogę grzeszyć, ile mi się podoba. Fajne życie w sumie, ale trochę niezgodne z Pismem. Więc tak, te trzy źródła
mieliśmy. Wiecie, jeszcze jest kilka tekstów, między innymi z listu Jakuba i z Dziejów Apostolskich, które bym chciał jeszcze tutaj przytoczyć i je króciutko skomentować. List Jakuba, 5 rozdział i 16 wiersz. List Jakuba, 5 rozdział. Tak. I 16 wiersz. To są teksty, które gdzieniegdzie dotarłem, że Kościół też wykorzystuje na poparcie teorii o spowiedzi usznej. Jakub 5:16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. No, gdzie tu jest mowa o spowiedzi usznej? Jeden przed drugim wyznawaj grzechy po to, żeby... Nie będę wyznawał grzech drugiemu po to, aby od niego uzyskać rozgrzeszenie, tylko żeby się modlić jeden za drugiego. Wiecie, jedną z cech jedności, jedną z cech prawdziwej społeczności, a słowo eklesja, tłumaczone jako kościół, znaczy przede wszystkim wspólnota, znaczy przede wszystkim społeczność, greckie słowo. Jedną z istoty społeczności jest to, że ludzie są wobec siebie otwarci i szczerzy i mówią sobie rzeczy intymne, sprawy intymne, rzeczy, których może nikomu innemu by nie powiedzieli. W tym kontekście to jest powiedziane. Mówcie sobie jedni drugim grzechy, ale nie po to, żeby drugi udzielił rozgrzeszenia, bo jest kapłanem. Nie, tylko żeby jeden za drugiego się modlił. Do kogo? Do Chrystusa, który jedynie ma możliwość przebaczenia grzechu. Zaraz do tego dojdę. A drugi tekst to jest z Dziejów Apostolskich, z 19 rozdziału. 19 rozdział i 18 wiersz. No to jest to samo. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje i dalej. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. I zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drach. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo pańskie. Przychodzili, wyznawali i ujawniali uczynki swoje, bo może zobaczywszy Jezusa już nie mogli dłużej tak żyć. Musieli coś zrobić z tym, co ich gniotło. Ale otrzymywali odpuszczenie od Chrystusa. Nie od człowieka. Co innego jest naprawdę wyznanie grzechów, a co innego otrzymanie za te grzechy rozgrzeszenia. Psalm 145, już przechodząc do meritum, czyli do tego, co mówi Pismo Święte. Psalm 145 i wiersz 18 mówi tak. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Bliski jest Pan. Kościół często lubi nauczać o Bogu, który jest daleko. Pokazywać Boga, który jest na tyle potężny, na tyle niedostępny, który gdzieś tam jest na niebie, na wysokościach, że konieczny jest Kościół, który będzie pośrednikiem w drodze do Boga. To jest błąd. To jest nieprawda, bo Bóg jest bliski tym, którzy Go wzywają, tym, którzy Go szukają i to szukają szczerze. Jest bliski, jest gotów do przebaczenia, do odpuszczenia grzechów. Nie potrzeba ludzi do tego, innych. Wystarczy jedynie co? Wystarczy Bóg. Na poparcie tego, co mówię. Kluczowy tekst między innymi protestantów, ale nie tylko. Ludzi, którzy nie ulegają obłędowi spowiedzi usznej do człowieka. To jest tekst z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, 2 rozdział i wiersz 5. Co tam jest napisane? Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Czy jest powiedziane, że jeden pośrednik jest papież? Czy może jeden pośrednik kapłan? Czy może miliony tych pośredników? Nie, jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Zauważcie, że przy okazji obalania dogmatu o sakramencie pokuty, obalamy też naukę o kulcie świętych, prawda? O to, że potrzebni są święci jako pośrednicy. Bo mamy tylko jednego pośrednika, mianowicie Jezusa Chrystusa. Co ciekawe, Jan Paweł II w swojej audiencji generalnej 1 października 1997 roku mówił zupełnie na odwrót, bo mówił, że między innymi na podstawie tych tekstów, że owszem,
że tylko Chrystus jest pośrednikiem, ale prawda w człowieku, jak on to powiedział, że w człowieku dzięki temu też jest jakaś cząstka tego i on też by chciał jakby dopomagać Chrystusowi w tym pośrednictwie. No nie wiem, skąd taka teoria, skąd taka doktryna. Nie wiem. Dalej idąc. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział i tam wiersze 22 do 24. Dobrze mówię? 1 Piotra 2. Tak, 2, 22 do 24. O Chrystusie jest powiedziane. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. Jedynie Chrystus poniósł nasze grzechy, przybił je do krzyża. Jedynie On ma moc odpuszczenia grzechów, bo jeżeli teraz po Jego ofierze grzeszymy, tak jakbyśmy ponownie krzyżowali Syna Bożego, ponownie przybijali Go do krzyża. Tak jest. Kolejny tekst, bo tak patrzę, że zaczynam się rozwodzić, trochę się rozgadałem, a miały być w sumie krótkie odcinki jako odpowiedzi na pytania, ale już zmierzam do końca. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 wiersz. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Nikt, tu nawet powiedzmy, że dwa razy jest zaznaczone, że nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie, że nie ma innej drogi przyjścia do Boga, jak tylko przez Jezusa Chrystusa, który też jest Bogiem przecież. Nie potrzeba nam człowieka do tego, nawet choćby był samym papieżem czy kardynałem. Nie potrzeba człowieka w kontakcie z Bogiem. Wystarczy Jezus Chrystus. List do Kolosan, pierwszy rozdział, i tam wiersze 14 i 20. W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów, i żeby przez Niego wszystko, co jest na niebie i na ziemi, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Przez Jezusa Chrystusa, żeby wszystko pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez właśnie krew Jego krzyża. Za dużo nie komentuję tych tekstów, bo Pismo mówi samo za siebie. Nie zawsze jest tak, że można tak łatwo jakąś doktrynę błędną obalić. Cieszę się, że akurat na ten temat mówię, bo Pismo tutaj mówi jednoznacznie. Albo nic nie mówi, albo zupełnie obala naukę o spowiedzi usznej. Pierwszy list Jana, 2 rozdział i 1, 2 wiersz. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Kolejny raz. Nie ma o człowieku nic mowy. Jest tylko mowa o Jezusie Chrystusie, że On jest orędownikiem i On jest ubłaganiem za grzechy nie tylko nasze, ale całego świata. List do Hebrajczyków z kolei, 7 rozdział i tam wiersze 22 do 25. Kiedyś miałem taki zarzut, że mówię od siebie, a nie mówię tego, co jest w Piśmie Świętym napisane. Mam nadzieję, że dzisiaj będziecie zadowoleni z tego, że jest tyle tekstów. List do Hebrajczyków, 7 rozdział i wiersze 22 do 25. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać na urzędzie. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Rozumiemy? Jezus jest kapłanem nieprzechodnim, czyli już nie ma innego po nim. On jest najdoskonalszym kapłanem, który był i jest i będzie. I nie ma żadnego innego. Można powiedzieć, że no dobrze, ale tu ziemscy kapłani, że oni pomagają Chrystusowi w Jego dziele. A czy Bóg potrzebuje pomocy? Kiedy Bóg potrzebuje pomocy człowieka, to o tym, znaczy inaczej, nie potrzebuje nigdy pomocy człowieka, bo jeżeli już, to potrzebuje ze względu właśnie na człowieka.
Natomiast sam jest na tyle potężny, że człowiek w niczym mu nie może dopomóc. Jezus Chrystus jest jedynie kapłanem, ergo wysłuchuje i odpuszcza grzechy. I tylko On ma do tego moc. I dwa ostatnie teksty z listu do Efezjan, 2:18-20. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Przez Jezusa Chrystusa mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Znowu jest powiedziane to samo. Znowu jest to samo, że przez Jezusa Chrystusa i tak jak było w innych tekstach, że tylko przez Niego. I ostatni tekst z Ewangelii Marka, 2:7. Ewangelia Marka, 2:7. Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga? Kto może grzechy oprócz Boga odpuszczać? Nikt. Tylko On ma moc do tego. Żaden człowiek, choćby był kardynałem i prymasem i świętym, nie ma do tego prawa ani możliwości. I ważne jest to, żeby przeciwstawić się tej nauce. Nauce, która pozwala Kościołowi poznać nasze najintymniejsze sekrety, a nic nie daje w zamian, bo rozgrzeszenia tak naprawdę nie uzyskujemy, bo tylko Bóg je może dać. A po co człowiek ma wiedzieć, co ja tam, w czym zgrzeszyłem i jakie są moje grzechy? Stanówmy się. Teksty podałem, myślę no dowodzą błędnej, dowodzą fałszywości nauki o tak zwanej spowiedzi ucznej. Spowiedź owszem, ale indywidualnie przed Bogiem. Przed Bogiem, nie przed człowiekiem. A były cienie przyszłości. Ja nazywam się Michał Pilch. Dzisiaj sam byłem. Mam nadzieję, niedługo się spotkamy. Do zobaczenia.